Niedziela, 28 dzień sierpnia, kąty wrocławskie i międzynarodowe gry kontrolne, a wszystko to bez presji na wynik. Rozgrywki piłkarskie, w których biorą udział m.in. zawodnicy Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin, ale też Warty Poznań, Sandec i Nowy Sącz, Miedzi Legnica, mógłbym tak jeszcze długo wymieniać. Są oczywiście gospodarze, jedna z najlepiej rozwijających się akademii w regionie, Akademia Piłkarska 11. Grają bez presji na wynik, ale to nie przeszkadza im, aby czerpać z gry ogromną przyjemność. To już nasze czwarte gry kontrolne. Oczywiście co roku są organizowane w innych rocznikach, ale myślę, że 4 lata temu powstał taki fajny pomysł tego, żebyśmy my jako mały taki klub, ale który się prężnie rozwija, rywalizował z klubami z całej Polski. Tak? Chcieliśmy po prostu zobaczyć, czy nasze szkolenie, czy to, co robimy na treningach z dzieciakami, czy rzeczywiście jest to gdzieś tam w tych trendach takich polskich klubów. I na zaproszenia co roku kluby do nas właśnie z polskiej ekstraklasy, z czeskiej ekstraklasy, bo też takie mamy, przyjeżdżają, aby rywalizować. Bez presji na wynik, bo uważamy, że te dzieci w tych rocznikach, szczególnie tych najmłodszych, mają się jeszcze bawić tą piłką, mają się cieszyć, to ma być radość. Nie chcemy zabijać tego sportu po prostu wynikami. Organizację turnieju chwalą trenerzy Pogoni Szczecin i Warty Poznań. W tym okresie mieliśmy kilka zaproszeń i stwierdziliśmy, że akurat ten turniej, formuła tego grania jest dla nas najbardziej odpowiednia. Dlatego stwierdziliśmy wraz ze sztabem, że pojawimy się tutaj dzisiaj i nie żałujemy, bo poziom jest naprawdę wysoki. Nie ma zbędnej presji dla dzieciaków, ponieważ forma rywalizacji na zasadzie każdy z każdym, bez klasyfikacji końcowej, jest dla nas jak najbardziej wskazana. Oni się rozwijają i dzięki temu my ze spokojem możemy patrzeć na to, co chcemy realizować. Ich 7 spotkań, czyli dużo grania, mecz 15 minut, co nas bardzo cieszy. Duża grania, fajna intensywność, fajni przeciwnicy. Takich gier chcemy jak najwięcej. O przeżycia związane z turniejem zapytaliśmy zawodników. Pierwszy nie poszło nam najlepiej, ale drugi się odbiliśmy i wygraliśmy. Długo jechaliście? Warto było? Tak, 4 godziny. Mam 8 lat, trenuję, zacząłem kopać piłkę od 2-3 lat, no i to jest moja pasja. Jakiś ulubiony bramkarz, na kimś się wzorujesz? Na Courtois. Dlaczego akurat na nim? Bo jest tak dla mnie jakby najlepszym bramkarzem, bardzo dobrze broni. I na całym Real Madrycie jakby wzoruję, bo to jest mój ulubiony klub. Czy możemy wierzyć, że pójdziesz w jego ślady? No, możemy. Każda sportowa rywalizacja bez presji na wynik wśród najmłodszych sportowców zwiększa ich szanse na piłkarską karierę w przyszłości. Na rywalizację o puchary czy medale jeszcze przyjdzie czas. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.